Dzień dobry, słoneczka. Parę dni mnie nie było, owszem, to fakt. Ogarniałam się, odpoczywałam po szalonym zeszłym tygodniu. Pokażę Wam, co się w międzyczasie działo. Zatem zobaczcie, będą to urywki z poprzedniego tygodnia, niepełne materiały, ale myślę, że pozwoli to Wam zrozumieć mniej więcej, jak wyglądał mój zeszły tydzień. Był tygodniem zdecydowanie na wariata, bardzo pozytywnym na wariata, a za Jeszcze chwilę raz. pogadamy. Jeżeli zastanawiacie się, co można robić, będąc w szpitalu, to wydawać kasę na różne, bardziej i mniej potrzebne rzeczy. Za chwilę będzie seria dziwnych i śmiesznych paczek zamówionych przez mojego brata. I już trochę przeze mnie też, bo siedzimy po nocach i wydajemy kasę na głupoty. Tutaj robimy podejście do naszego ogródka na działce. Oczywiście w przyszłym roku, bo teraz to już jest trochę musztarda po obiedzie. Tutaj mamy rozsadniki, tu mamy całą masę nasionek. Tutaj mamy już akcesoria grillowe. Pani mama widzę, że pomaga. A tam są rozsadniki, to już nie wyciągaj. No jest ich multum. Jakieś rzeczy do robienia wędlin, więc ja tu widzę, że Krzysztof się bunkruje, że my to chyba sobie na wsi będziemy siedzieć. Zamiast tutaj w Warszawie, w mieście. Tylko zastanawiam się, po co to? To jest zło. Groch. Nie lubię, nienawidzę. Pyszny. Nie. Fasolka tak, groch nie. Fasolka tak, groch nie. Ale widzę poziomki, pomidory, dużo ziół. Fajnie. Pytanie tylko, czy nam się uda cokolwiek z tego wyhodować. Uda się. Myślisz? Poziomki tak. To znaczy poziomki tak, ale wiesz, te ziółka najważniejsze. Też tylko o wszystko trzeba dbać. Samo się nie zrobi. No, niebawem przyjdzie jeszcze paczka z 1,5-kilogramową porcją przypraw różnych. Tak, przyszło. Tutaj składujemy, niech Krzysztof ma i sobie sam pootwiera. My tylko zobaczyliśmy, czy wszystko się zgadza. Takich drobiazgów, drobiazgrzeczków jest tak wiele, że faktura miała 5 stron. Mamo, co ty na to? Będzie ogród? Będzie. Jak się będzie dbało? Jak się będzie dbało? Jak się będzie przy tym było? Może tak dokładnie. A tutaj zobaczcie, tam w tych szklanych słoiczkach są, mamy suszki. A jeszcze małe. Pokażemy, jak będzie więcej. Dobrze. Dzień dobry. Zaczynamy się witać z Wami tym razem od garów. Tutaj mamy przepiękny wywar. Muszę mamę namówić, żeby ugotowała na tym zupy, ponieważ to jest tylko i wyłącznie mięso, które będzie na pierożki dla pana brata. A dzisiaj na obiad mamy skrzydełka. Aj, nie tylko dla brata, dla wszystkich, co tu mówisz. Zaraz mnie tutaj poprawisz. Momencik. Bardzo proszę o chwilę cierpliwości. Tutaj dobra. Mamy skrzydełka, to będziemy odcinać tę część. I ona idzie niestety do śmieci. A to będziemy piec i będziemy mieć dzisiaj taki obiad z sosikiem pieczarkowym. Rodzice z ziemniaczkami, a ja bez. Ale masz pazury długie. Ano mam. Widać, że kto nic nie robi. Nie będę swoich biednych pokazywała, ale pokażę. To jest człowiek pracy w domu. A ja to jestem. jest pani, która pracuje w domu. I która pani pracuje w domu? Obie panie pracują w domu. Widać po rączkach. Po rączkach widać. Mamo, czy uważasz, że praca w domu jest pracą łatwą, lekką i przyjemną? Chodzi mi o taką pracę, którą ja wykonuję? Jak każda praca nie jest lekka. Nie ma lekkiej pracy, nie ma lekkiej ani niestresującej. No, to fakt. Każda praca niesie za sobą swoje obciążenie, każda ma swój koszt. Natomiast uwierz mi, że to, co robię, wcale nie jest takie super. Wolałabym bardzo często wyjść i pracować 8 godzin w biurze, wrócić do domu i mieć wywalone już na No wszystko i się dokładnie, nie no ale przejmować. coś za coś zawsze No jest. coś jest za coś, oczywiście. Nie można mieć pretensji do pracy. Do kamerki bardzo cię proszę. A ja tak. A mama pod aparat zagląda i do mnie mówi. Słuchaj, dzień dobry mamo. A dzień dobry, no w porę, no naprawdę w porę. Zmokłyśmy dzisiaj, obie mamy takie fryzury jak u mamy na głowie, mamy się włosy bardzo puszą.
Mi zresztą po takim... Ale kawą się pocieszymy. Tak. Pokaż, co tam masz dobrego w środku. Taki kubeczek mam z tej strony, widać? Tak. Widać. Z tej. To jest kubeczek kupiony przeze mnie, o Jezu. Jedno serduszko, a z tej są dwa. W Biedrze je kupiłam po 14 zł, 7-8 lat temu. No to drogie. No. Tak, no, bo... Ale bardzo je lubię, bardzo. Są prześliczną, mają tę grafikę. Ale rzeczywiście, jak na to, bo one stoją tyle, to rzeczywiście drogie. No, to prawda. Jaką kawkę pijesz? Zwykłą, o taką. Taką. Tą moją kawę kubiną, co kupiłem? Nie, nie. Za delikatna. Za delikatna. A ja mocnej nie robię, więc ona jest dla mnie za łagodna. A tak. Pytaliście o przepis na te wafle, nie wafle, Boże, na gofry, te co Kubie robiłam pełnoziarniste, pokażę, zrobię na wizji. I czy były chrupiące? Tak, były chrupiące, dlatego że dosyć długo je piekłam, więc siłą rzeczy były chrupiące. Nie ze względu na to, że super przepis na ciasta, tylko dlatego, że je długo wypiekłam. A jest na jasny przepis, żeby były chrupiące? Jest. Zrobimy. Dla siebie zrobi pełnoziarniste albo nawet keto. A może keto? Im mniej węgli, tym lepiej. A nawet zrobi zwykłe chrupiące, takie chrup, 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 chrup. Ale chyba nie dzisiaj. Nie, nie, ja dzisiaj, ani dzisiaj, ani jutro. Powiem wam, że pogodę to my mamy o taką. Nie wiem, czy wy to widzicie. Taką właśnie. Może jeszcze ciszej, jak ja to nagrywam. Ale specjalnie, żeby taka. Wiem. Wygłupiamy się. Nie wiem, czy widać, ale leje cały czas. Nie leje, pada. Nie. Czemu ty tak kłamiesz? Co ci z tego przyjdzie? Ludzi oszukujesz. Sąsiad cię ogląda i powie, co ona gada. Jaka jest różnica między leje a pada? No, Basia. Co? Leje to leje, a pada to se równiutko. Jak wracałam do domu z Biedry, Krzyśka, to lało. Padało, nie, padało. Moja koszulka mówi co innego. Przyszłam... I można było ją wyrzymać. Czy wyzymać? Wyrzymać. Wydymać. Mamo! No ty tak powiedziałeś. Wyzymać. A ja mam zrozumiałam. Oj, taka modelka z tej pani mamy. Czy ty usłyszałeś, żebym ja kiedyś tak brzydko mówiła? Jeszcze ile razy? Tylko po obecności Kuby. Ja przez tych chłopów przeklinam, ale to też nie tak często, nie gadaj. Staram się używać niewulgarnego języka. A wręcz uważam, że ładnie się wypowiadam. No, mamusia dobrze mnie wychowała. Umiem. Tylko teraz się tak zepsuła, że koniec świata jest. Teraz pytanie, kto mnie popsuł? Mąż. Ale przed mężem też już byłam podobno popsuta. Jeszcze nie aż tak. Ale co masz na myśli, że popsuł? Pryszcz mam. Co to znaczy, że mąż mnie popsuł, co? Spytaj go się, skąd ja mogę wiedzieć. No ale ciekawe są twojej opinii na temat. A tam tak powiedziała, mnie to tam obchodzi, co wy ze sobą robicie i co kto wy się psujecie. Co komu kto popsuje. Psuje. No. Mąż się mi popsuł pod względem rybkowania. To znaczy, fajnie, że znalazł nową pasję. Aczkolwiek bardzo mocno zajmującą, ale z drugiej strony człowiek bez pasji jest człowiekiem smutnym. Ale dlaczego? Bo siedzi dobrze z Łukaszem cały czas na rybach. No i co z tego? Tęskno. No nie przesadzaj. Czym mniej, tym dłużej będziecie za sobą, to się wydłuży. A jak będziecie mieli siebie na... To później to trudno tak odrodzić. Nie. Czyli co, uważasz, że... Bardzo często małżeństwo powinno znikać na trochę... No. Ja już... Wiemy, o co chodzi, że nie z drugą, nie z drugim, ale żeby pobyć w samotności, żeby później było fajniej. Żeby trochę zatęsknić za sobą. No tak, ale z drugiej strony powiem ci, że Kuba na przykład strasznie dalej przeżywa te ryby. Myślisz, co tam Łukasz złapał, ekscytuje się tym, co... No co, i bardzo co, dobrze. Tak, tylko ja jestem zazdrosna, jestem fizycznie zazdrosna, ale o uwagę. W ogóle bardzo
zaczyna się u ciebie robić taka nierozsądna zazdrość. Przykład. No, od przykład ten, bo co Łukasz złapał? Nie, no ale co dobrze. Nie rozumiesz. Chodzi mi o to, że na przykład idziemy z Kubą na spacer, a Kuba zabiera ze sobą kuleczki i gada o kuleczkach Stacha, które wypuścił na urodziny. Wolałabym na inne tematy z mężem porozmawiać. A jak ty idziesz i nagrywasz, a jego to nie obchodzi? Jak to nie obchodzi? Obchodzi. Nie, ile razy mówi nie nagrywaj dzisiaj, spędź ze mną czas? No dobrze. Czy mogłabyś swoją uwagę poświęcić mi? No dobrze. No i no, wtedy nie nagrywam. Ale nie zawsze. I on też chyba nie zawsze z tymi kulkami chodzi, prawda? Nie, bo dopiero teraz je kupił. A te, tak to będzie zrobił, słuchajcie sobie... A zresztą nie będę na niego nadawać. Za no, dużo nie ma potrzeby to też... nadawać, bo jemu też to troszkę minie. Na razie łowi te ryby. A za chwilę jesień będzie zimno. No właśnie. I będziecie mieli się dosyć. Dobrze. Chyba pani Mirka poprosiła panią mamę, czy pani Zofia, nie pamiętam, przepraszam, ale któraś z pań poprosiła panią mamę, że skoro ma takich wędkarzy w domu, żeby pokazała pani mama przepis na rybki w zalewie. A właśnie ja sama proszę. A dostaliśmy nowy, tak, na zalewę. Możemy wypróbować ten przepis. Bo właśnie, szczerze mówię, nie umie zrobić. Ja jadłam u swoich teściów rybkę z octu, to ta rybka była dalej taka ścisła i kwaśna. A ja zrobię tak. Zrobię rybkę w słoiku, i wszystko mięciutkie po tygodniu. Rozchodzi się. A może sama kwestia szukam. Też mięsa ryby? Nie mam pojęcia dlaczego. Dobrze, mamy przepis, dostaliśmy. No jak to będą jakieś wypróbować. Rybki, to wypróbujemy. Aczkolwiek pamiętajcie, że Kuba nie przywozi ryb. Kuba w ogóle nie robi kuku rybką. To znaczy, ja uważam, że tak. Nie ma humanitarnego sposobu na łowienie ryb. Jest to pasja, ale ona jest niehumanitarna. Kropka. A ja jeszcze też się nie znam na tym. Ja uważam, że z rybą tak jak z człowiekiem. Oczywiście. Że ją się kaleczy. Tak. Jeśli wędkarz zabija tą rybę szybciutko, ona nie cierpi. Jej nie ma, ale ona nie cierpi. To tak jak... Dzień dobry bardzo, mamy piątek. Godziny, no nie powiem, że jest super poranne, bo już mamy 10:00. Jadę do ZUS-u, zobaczymy jak długo będę się smażyła tym razem na patelni przed ZUS-em. To jest paranoja. Ja wiem, że jest pandemia nawet. Ja wiem, że trzeba zachowywać jakieś zdroworozsądkowe kryteria, ale trzymanie ludzi przez godzinę na żarzącym słońcu, bez cienia, bez wody, bez jakiejkolwiek troski, tam są bardzo często kobiety w ciąży, to są osoby starsze, to jest jakaś paranoja i tak nie powinno być. Powinno być to jakoś rozwiązane, że na przykład jakiś taki daszek, żeby był w miejscu, w którym trzeba oczekiwać, a nie na słońcu, na patelni. Cień szansy jest, że dzisiaj nie będzie dużo ludzi, tego sobie życzmy. Maseczka w torbie przygotowana, dokumenty gotowe, żeby jak najszybciej stamtąd wyjść. Trzymajcie kciuki, żeby było dobrze. Tym razem muszę pochwalić ZUS, to było niesłychane. Słuchajcie, zero ludzi, zero kolejki. Pani mnie wzięła do prywatnego pokoiku zwierzeń, pogadała, zapytała, jak tam brat się tak naprawdę miewa w tym wszystkim, bo przeczytała dokumentację. Stwierdziła, no dobra, to czekamy 4 tygodnie, przyjdzie lekarz orzecznik, przebada, wystawi orzeczenie i wtedy hura. Będziemy mieć albo rencistę, albo będziemy mieć pana na zasiłku rehabilitacyjnym. Super, tym razem poszło tak sprawnie, że aż jestem w szoku, porównując z tym, co się działo poprzednim razem, więc jej, cieszę się i świetnie, naprawdę świetnie i błyskawicznie. Tutaj dalej się magazynujemy i robimy zapasy na zimę, warzywek suszonych. A tu są już takie przygotowane, jeszcze dalej w papierze na gumeczkach, żeby sobie oddychały. Z tego co widzę, to tu mamy koper, włoszczyznę, a tu są te buraki suszone. Mocno ściemniały.
Grzechotka się normalnie zrobiła. Tu jest natka. A tu jest włoszczyzna. O, zepsułam. Dobra, muszę ją ratować. Zatem, przepraszam, potrzebuję dwóch rąk. Bo jak mama przyjdzie i zobaczy, że ja tu jej grzebałam, to będzie afera. Świeżo malowany pokój. Słuchajcie, masakra, no masakra totalna. To są wiśnie. To jest sok po wiśniach. Jaka to jest masakra. Rodzice jeszcze nie zauważyli. Za parę dni wyjeżdżają. Mam nadzieję, że dalej nie zauważą do tego czasu. A jak wyjadą, to wezmę to farbą, przeciągnę i może uda się zamalować. Oj, oj, oj. Nie będzie dobrze. I tak jak widzicie, w ten sposób zleciał nam czas na trochę pracy, trochę po gaduchach. Cały czas coś, cały czas gdzieś. Jest taki czas, że formalnie bardzo dużo załatwiamy, no i musimy się z tym uporać, dlatego jest nas troszeczkę mniej. Aczkolwiek spoko, spoko, nie odchodzimy na długo, nie odchodzimy nigdzie daleko. Jesteśmy cały czas tutaj i będziemy nagrywać.